Witam w kolejnym filmiku. Tym razem kolejny filmik z cyklu Wyjątkowe mieszanki, wyjątkowe połączenia zapachów. Wybaczcie lekko trzęsący się telefon, ale flakony ustawiłam na najwyższej półce, no i jest jak jest, chyba trochę było to błędem. Na wstępie chciałam powiedzieć, że zachęcam do komentowania i oceniania, bo szczerze mówiąc komentowanie, czy właśnie takie udzielanie się i właśnie w konsekwencji moja dyskusja właśnie z wami oraz właśnie ocenianie, to jest dla mnie znak, sygnał, że właśnie jest jakaś z mojej strony akcja, z waszej reakcja, to mnie po prostu motywuje, żeby dalej nagrywać. Bo szczerze mówiąc, jak nie ma właśnie jakiejś reakcji z drugiej strony, to tak trochę demotywuje i to tak sprawia, że zapał odnośnie nagrywania dalszych filmików perfumowych trochę mija. Wracając do meritum, jeżeli chodzi o połączenie, które dzisiaj sobie zaaplikowałam, które jest po prostu genialne i które na pewno jeszcze będzie wielokrotnie u mnie powtarzane, to jest to zapach, który już pokazywałam, czyli Annie Goutal Songe. Piękny, taki właśnie narkotycznie odurzający białokwiatowiec, słodkawy, bardzo kobiecy, sensjonalny. I to zastosowałam czymś takim trochę bardziej zastosowanym, trochę nieco można powiedzieć bardziej takim wytrawnym pod tym kątem, że jest to zapach jednak drzewny, ale to cały czas pozostaje nurt czegoś słodkiego. Tam mamy słodkie białe kwiaty, tutaj z kolei słodkie drewno cydrowe. W tym zapachu w Tamdao Diptyku jest również też drewno sandałowe, sandałowiec i cedrowiec, natomiast dla mnie jest to przede wszystkim zapach drewna cydrowego. Niesamowicie się to pięknie ułożyło, czyli słodycz białych kwiatów i słodycz tego drewna, gdzie dodatkowo ten zapach pomimo tej swojej słodyczy jest taki, powiedziałabym, wytrawny pod tym kątem, że ta słodycz jest taka właśnie nieoczywista, jest właśnie wynikająca z takiej drzewności i ona fajnie kontrastuje taką słodycz bardziej dobitną, bardziej taką, można powiedzieć, oczywistą, ale nie banalną, właśnie w Songe. Oba zapachy niszowe, oba według mnie rewelacyjne i to są chyba zapachy, które sobie zabiorę na wyjazd, jeżeli chodzi właśnie o używanie, tylko po prostu już nie będę zabierała flakonów, tylko zrobię sobie odlewki. Jutro przed wyjazdem pewnie uda mi się nagrać kilka filmików, więc a propos zapowiedzi, to mogę powiedzieć, że nagram na pewno filmik co zabiorę z perfum na wyjazd, już dawno takiego filmiku nie było. I coś pewnie z przegląd jakiejś marki pewnie zrobię, chyba zrobię odnośnie też testów nowości. Zaprawdę gostuję kolejny odcinek, ponieważ mogę się trochę bardziej dokładnie wypowiedzieć na temat trzech zapachów. Tak to wygląda. O, może zrobię, bo to też taki fajny pomysł, jeżeli chodzi o klimaty jesienno-perfumowe. Zrobię filmik, który będzie rankingiem. Rankingiem moich ulubionych zapachów drzewnych, ale drzewnych takich właśnie kobiecych. I już jak się można domyślić, oczywiście numerem jeden będzie Diptyk Tamdao. Genialny zapach. W ogóle podoba mi się strasznie stylistyka tych flakonów, taka minimalistyczna i właśnie te czarno-białe etykietki. No jeżeli chodzi o stylistykę zapachów, czy zapachów flakonów marki Annie Goutal, to tutaj nie będę się opowiadała, bo tam jest niestety dużo, widać korek, wszystko złote. To złote jest taki... nie w takim stylu jak lubię. O! Dziękuję za uwagę.